Cześć, jestem Tomek z firmy Sarpol. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać naszą ładowarkę teleskopową model T35105. Jest to maszyna, która podnosi towary maksymalnie na 10 metrów do góry. Jej maksymalny udźwig to 3,5 tony, a napędzana jest silnikiem Bobcat o mocy 100 koni mechanicznych. Pokażę teraz maszynę, jak wygląda dookoła. Tutaj standardowe opony 20 cali, jest możliwość zamówienia takiej maszyny na kołach 24 cale. Tutaj duża osłona komory silnikowej. Co bardzo ważne, ona nie przysłania widoku operatorowi, także tutaj widok na tą stronę jest naprawdę bardzo fajny. Widać, że ma taki wyprofilowany spad. To jedna duża komora silnika. W zasadzie to, co najważniejsze, to teraz widzimy. Jest to silnik Bobcata, stukonny. Tutaj chłodnice, korek AdBlue i zbiornik płynu AdBlue. A tutaj filtr powietrza z takim systemem cyklonu, tak żeby nie trzeba było często wymieniać filtra powietrza. Tu mamy przód maszyny, konik z widłami akurat tutaj pływającymi, także idealna sprawa na placu budowy. Widać, że te wszystkie elementy w nowych ładowarkach Bobcata są bardzo grube, solidne. Zobaczcie tutaj grubość tych spawów. Maszyna oczywiście napędzana na cztery koła, osie Dana Spicer. Tutaj mamy wejście do maszyny. Szeroko otwierane drzwi. Bardzo wygodny, amortyzowany fotel. I cały panel sterowniczy. Teraz pokażę parę rzeczy, którymi możemy sterować wewnątrz kabiny. W tej chwili na wyświetlaczu widzimy aktualną ilość przepracowanych godzin, 5,8. Przyciskiem I widzimy aktualną prędkość obrotową silnika. Licznik dzienny, to jest licznik, który możemy sobie skasować. Czas do następnego przeglądu. Kąt pochylenia bumu. Zwany system SMS, Speed Management System. Tutaj możemy procentowo zadać, jak będziemy szybko jechali. W tej chwili mamy ustawionego żółwia na 50, to znaczy, że to będzie 50% naszej prędkości. I za pomocą tych dwóch przycisków plus minus możemy zwiększać lub zmniejszać naszą prędkość i nie będzie to uzależnione od prędkości obrotowej silnika. Kolejna sprawa. Sterowana linia hydrauliczna. W tej chwili auxilary mamy ustawione na 100, to znaczy, że maksymalny przepływ będzie kierowany na tą linię hydrauliczną na końcu bumu, no ale możemy ją troszeczkę zredukować. Rzeczy odbywają się cały czas za pomocą plusa i minusa na joysticku maszyny. I wracamy do kąta pochylenia całego bumu. Sterowanie maszyną, a w zasadzie wybór kierunku jazdy odbywa się tym małym przyłącznikiem na joysticku. Jazda do przodu, jazda do tyłu. Wlew na ropę. On też jest tak sprytnie schowany, bo bardzo często tutaj spod kół wyrzucane jest błoto maszyny. Także tutaj się nie musimy martwić
że będziemy mieli trudny dostęp do wlewania paliwa. Tutaj po prostu nie gości błoto. Tył maszyny, solidna przeciwwaga. Standardowy zaczep do przyczep rolniczych.